450 mońków, proszę. Zabrakło mi gotówki, przyjmie pan czek? Słucham? Czek Królewskiego Banku Komercyjnego. A co to jest? Czek? To jest właśnie czek. Wypełniam go, podpisuję, pan przyjmuje zapłatę czekiem, a potem bank wypłaca panu kwotę, która jest na czeku. Czyli zamiast pieniędzy chce pan mi zostawić w zamian tę karteczkę? To jest czek, proszę pana, nie żadna karteczka. Momencik. Eugeniusz, nie przeszkadzam? Nie, słucham. W czym ci mogę pomóc? Słuchaj, przyszedł tu jeden gość, klient, i chce zamiast pieniędzy zostawić mi jakąś karteczkę. Jaką karteczkę? No, on mówi, że to jest ten, czek. A, czek. To w porządku. Już myślałem, że jakąś zwykłą karteczkę. No, może i niezwykłą, bo jest ładna i w ogóle, ale czy ja muszę przyjąć to coś zamiast prawdziwych pieniędzy? Ależ to są prawdziwe pieniądze. Czek jest jedną z form tak zwanych płatności bezgotówkowych. Możesz spokojnie przyjąć czek. Znasz tego klienta, który chce płacić czekiem? Nie. To możesz, na wszelki wypadek, poprosić go o dowód osobisty, żeby się upewnić, czy ten pan może zrealizować taki czek. A skąd ja będę wiedział, że te pieniądze dostanę? Który bank wystawił ten czek? Królewski Bank Komercyjny. To pewny i godny zaufania bank. Bank może i tak, ale czy ten gość jest godny zaufania? Oto jest pytanie. Bank, zwłaszcza taki bank jak KBK, wydaje książeczki czekowe tylko swoim klientom i tylko tym, którym ufa. Poza tym bank bierze odpowiedzialność za swoje czeki. Przyjmij czek. A muszę? Nie, nie musisz. Ale nowoczesny sklep powinien nie tylko przyjmować czeki, ale także inne płatności bezgotówkowe. To są i inne? Są. Wpadnę po zamknięciu sklepu, to ci wszystko wyjaśnię. Musimy szybko przygotować twój sklep na przyjmowanie płatności bezgotówkowych. To przyjąć czek? Tak, przyjmij. Okej, do zobaczenia. Przepraszam, że to tak długo trwało. Oczywiście przyjmę pański czek. No, cieszę się. To powiadasz, że jakie to są te formy płatności? Bezgotówkowe, czyli takie, w których nie używa się banknotów i monet. Ciekawe. Jakie one mogą być? Jedną z nich jest czek i o nim już rozmawialiśmy. I dużo osób płaci czekami? W chwili obecnej coraz mniej. Rozwijają się systemy informatyczne, a więc zamiast informacji o płatnościach na papierze, ludzie, ale i sklepy, wolą używać elektronicznego pieniądza, czyli na przykład różnego rodzaju kart. I co? Grają nimi w coś? No nie przesadzaj. W dzisiejszych czasach prawie każdy człowiek ma konto bankowe. Na tych kontach ludzie trzymają swoje pieniądze. Teraz jest pytanie, w jaki sposób te pieniądze z banku wyjąć. No właśnie. Można iść do banku i wypłacić. Ale jest to kłopotliwe. Po pierwsze, trzeba się nachodzić. Po drugie, banki mają określone godziny pracy. A więc jeśli będziesz chciał zapłacić coś o 10 wieczorem, to bank będzie zamknięty. Faktycznie. Same kłopoty. Dlatego banki ułatwiają swoim klientom posługiwanie się pieniędzmi zgromadzonymi na koncie. Wystawiają różnego rodzaju karty, dzięki którym masz dostęp do swoich pieniędzy praktycznie przez cały czas. Jeśli masz kartę płatniczą, wówczas możesz nią zapłacić za towary i usługi w punktach, które takie karty akceptują. No to, no jak to? To jeszcze czek rozumiem. Mam podpis właściciela czeku. Mam dokument. A tu jakiś plastik? Transakcja za pomocą karty jest jeszcze pewniejsza. Zwykle sprzedawca ma terminal, który szybko łączy się z bankiem klienta i od razu sprawdza, czy klient ma pieniądze na koncie. Jeśli tak, dokonywana jest tak zwana autoryzacja i już masz 100% pewności, że swoje pieniądze dostaniesz. Klient albo wpisuje PIN kod, albo podpisuje wydruk z terminala i sprawa jest zamknięta. Tak od razu wiesz? Od razu, w ciągu najwyżej kilku minut. Oczywiście, jeśli nie zachodzą nieprzewidziane okoliczności, na przykład kłopoty z połączeniem. Ale jeśli tak jest, wówczas nie otrzymasz autoryzacji i możesz odmówić przyjęcia zapłaty kartą. Rozumiesz? Czy są jeszcze jakieś inne formy płatności bezgotówkowych? O tak. Możesz płacić za pomocą polecenia przelewu, czyli wydając swojemu bankowi polecenie wysłania pieniędzy z twojego konta na inne konto. Zawsze papierowo? Nie. Teraz większości przelewów dokonuje się przez internet. Poza tym można już teraz płacić nawet SMS-em. Co? To chyba niemożliwe. Możliwe.
Co prawda SMS-em możesz płacić tylko drobne kwoty, ale zawsze, na przykład za parkowanie samochodu. Aha, ale... Czego to ja w sklepie potrzebuję, żeby móc przyjmować karty? Potrzebujesz terminala, czyli specjalnego urządzenia do autoryzacji transakcji. Mam dla ciebie niespodziankę. Kupiłem ci terminal w prezencie. O, dziękuję. Jutro pojawią się u ciebie fachowcy, żeby terminal zainstalować. O, widzę, że panowie już kończą. Się wie. Już, można działać. Należy się 200 mońków. Eugeniuszu, słuchaj, byłem dzisiaj w banku z tym czekiem i bez żadnego problemu wypłacili mi pieniądze. Mówiłem, płatności bezgotówkowe są szybkie i bezpieczniejsze niż płacenie za wszystko żywą gotówką. Oczywiście za drobne zakupy jak gazety czy mleko można zapłacić gotówką, ale większych kwot lepiej ze sobą gotówką nie nosić. Wtedy płatności bezgotówkowe są nieocenione. Witam! Chciałbym kupić komplet kół do mojego furgonu. Jest to furgon Turbo Z300. Dzień dobry. Oczywiście. Jaki rozmiar? 195 R14. Proszę, już panu wynoszą do podjazdu. Płaci pan 670 mońków. Mogę kartą? Oczywiście. Proszę wprowadzić PIN i zatwierdzić zielonym guziczkiem. Dziękuję. Transakcja została autoryzowana. Proszę, oto pana pokwitowanie oraz paragon. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Widzisz?